do palenia w piecach, szczególnie tych nowoczesnych, jest tylko ten sortowany węgiel przydatny, a żeby mieć 1 kg tego sortowanego, czy 1 tonę, no to trzeba mieć 3 razy więcej tego niesortowanego. A ten niesortowany się kupuje, no są pewne wyjątki, ale generalnie kupuje się na rynkach światowych i wydobywa z kopalń ten niesortowany. A jeszcze do tego przy przewożeniu na dłuższych odcinkach, szczególnie statkami, ten sortowany z powrotem zmienia się w niesortowany po prostu dlatego, bo się kruszy w czasie transportu. Także to jest trudna sprawa.